teraz. Ja już wiem. Ale my nie wiemy. Państwo za chwileczkę się dowiedzą, ale zapraszam na scenę szanowną komisję, szanowne jury. Zapraszam profesora Jana Adamowskiego, doktora habilitowanego Tomasza Rokosza i pana Piotra Czeryka. Zapraszam serdecznie na scenę. Były właśnie. Ja bardzo dziękuję przede wszystkim jury za wszystkie wskazówki, wszystkie uwagi. O, proszę Państwa, ja się też uczę oceniać zespoły. To mi po prostu pomaga. Zapraszam serdecznie na scenę. Za chwileczkę wręczymy dyplomy. Za chwileczkę rozstrzygniemy i za chwileczkę zostaną Państwo nominowani, dowiecie się. Ale zanim to nastąpi, to pozwólcie, że chciałabym oddać najpierw głos panu profesorowi Janowi Adamowskiemu. Dziękuję bardzo i witam wszystkich. Nie po raz pierwszy w tym miejscu. Myślę, że jeszcze kiedyś też się uda spotkać, aczkolwiek ten PESEL działa i niestety no, tak to bywa. Ale wróćmy do dzisiejszej sytuacji. No, bywało więcej grup zespołów, wykonawców, no ale jesteśmy usatysfakcjonowani nawet tym, co dzisiaj żeśmy słyszeli. Bo po pierwsze, wszystkie punkty, które dzisiaj, z którymi żeśmy się spotkali, punkty te wykonawcze, no, prezentowały jakąś tradycję ludową, rzeczywiście ludową. I o to tam chodzi, żeby jakoś przypominać sobie i od czasu do czasu czasem no, wykonywać, przypominać te pieśni. Bo pieśń to nie jest w tym wypadku pieśń głównie, bo muzycznie to tylko była ta harmonijka jedna, więc mówię tu głównie o pieśniach. Pieśni jednak nie tylko bawią, to nie tylko jest doznanie takie czysto estetyczne, że ładnie, pięknie i tak dalej. W tych pieśniach, zresztą jak sami wiecie, słuchacie, są zawarte różne losy, dzieje właśnie śpiewających, tych, którzy te pieśni jakoś pamiętają jeszcze, czy kiedyś śpiewali. To jest ta historia, to jest też i są i wartości różne tam wpisane, chociażby z tą sierotą i tak dalej, czy nie tylko, czy z kolędą życzącą, całe sytuacje są opisane. Więc te pieśni mają też te wartości. Poza tym no, pieśni łączą, pieśni budują tożsamość regionalną, kulturalną swojego regionu, nawet tego małego, nawet jednej miejscowości. Przecież jest to przysłowie, co wieś to inna pieśń, prawda? Więc dobrze też i tę kwestię różnorodności, swojej różnorodności, swojego wyróżnienia się jakoś eksponować i być dumnym, bo to są naprawdę wartościowe elementy kultury. To tak ogólnie. Natomiast sytuacja dzisiejsza jest taka, że my próbujemy nie tyle oceniać, co wybrać, zaproponować to na eliminacje wojewódzkie, na specjalny festiwal w Kazimierzu. Zawsze na początku powtarzam to zdanie, każdy śpiewać może i powinien śpiewać, ale w różnych sytuacjach i w różnych celach różne pieśni, w tym wypadku mówimy o pieśniach głównie, no, się wykonuje. No, w kościele przed sumą czy po sumie, czasem jak pamiętam, bo pochodzę z takiej miejscowości maryjnej, prawda, no, pamiętam jak śpiewano, przed sumą grupy śpiewały różne takie swoje pieśni, nie te, które tam organista organizował, tylko swoje, prawda. Jakieś modlitwy też były wspólne, pieśni, nie wiem, no, na pielgrzymkach chociażby. I tak dalej, więc tam akurat inne pieśni się śpiewa, na pogrzebie się inne pieśni śpiewa i tak dalej, i tak dalej. Do Kazimierza próbujemy proponować te pieśni, które są te najbardziej takie istotne, bym powiedział. No i przy okazji one są dawne. Nie w sensie takim chronologicznym, bo czasem trudno tam dokładną datę oddaleć powstania tej pieśni, ale generalnie mówimy, porównując pewne okresy kulturowe, no na przykład w tych kolędach życzących,
że to tam są elementy chociażby trzy rodzaje. Jest przedchrześcijańska sprawa, czyli te życzenia, które dla panny, dla kawalera, dla gospodarza przede wszystkim. Dla gospodyni tak troszeczkę mniej się tam znajduje takich tekstów, ale czasem gdzieś jest też o gospodyni, ale głównie właśnie dla tych trzech odbiorców. I to jest tradycja rzeczywiście przedchrześcijańska, no tak to szczególnie, i to nie było związane z 24, 5, 6 grudnia, tylko z Nowym Rokiem, z Sylwestrem i Nowym Rokiem. I wtedy te tradycje życzące się rozwijały, ale w pewnym momencie do tych samych pieśni Panie Gospodarzu, życząca dla gospodarza, Bóg się szerzy w tym podwórzu. Wchodzą elementy kultury chrześcijańskiej. Nakładają się na to. Ja nigdy nie widzę w tych tekstach sprzeczności między jedną kulturą a drugą. Tam jest pełna harmonia tych różnych wartości. I tak to, takich rzeczy szukamy. I to jest zarówno w pieśniach obrzędowych dorocznych, sporo takich historii i w pieśniach takich obrzędowych związanych z tradycjami rodzinnymi, chociażby z weselem na przykład najczęściej. I te pieśni, te utwory też mają bardzo ciekawe elementy struktury muzycznej. To nie są do tańca na przykład zwykle, tylko innego rodzaju metrum tam funkcjonuje. Tutaj trzy zespoły, właściwie każde prawie z nich coś tam próbowało pokazać właśnie z tych melodii weselnych, tych, jak to się mówi, wąskozakresowych. Więc takich elementów szukamy do Kazimierza, żeby pokazać jednak, że ta nasza tradycja jest wartościowa i ważna i ciekawa. Bo to są też ciekawe elementy tego. To jest wyróżnik kultury tradycyjnej różnych regionów. Nie ma kultury tradycyjnej ogólnopolskiej. Tylko funkcjonuje ta kultura w swoich regionach. Nie ma skansenu ogólnopolskiego. Na przykład także w budownictwie. To nie tylko dotyczy tej kultury duchowej, jak to się potocznie mówi. Więc szukamy tych elementów wyróżniających i jak mówię, one, te teksty najbardziej tradycyjne, najstarsze, można też powiedzieć, przynajmniej typologicznie najstarsze, mają też najciekawsze elementy muzyczne i mają też swój styl wykonania. To jest bardzo ważne, mają swój styl wykonania. I do Kazimierza liczy się też zarówno ten repertuar, i on był bardzo dobry. Wszystkim w zasadzie. Natomiast jeszcze jest ten styl wykonania i z tym stylem wykonania czasem może być jakieś pytanie do zespołów o poprawę, o jakieś kształtowanie tego na nowo. I ta sytuacja nowa, już kończę, nie będę dłużej mówił, ale jeszcze o tym chcę powiedzieć. Ta sytuacja poszukiwania tego repertuaru, tego stylu szczególnie, no ona dawniej odbywała się w sposób prosty. W zespole była dawno temu Umiela na przykład. Była, kto tam, Janina Kowalczuk i tak dalej. I cały zespół właśnie brał te melodie i sposób wykonania od nich bezpośrednio. Zespół uczył się bezpośrednio, prawda, od tych wykonawców. A nie tak mogli, żeby tylko przypomnieć, prawda, tylko te nazwiska. A tych nazwisk tutaj jest znacznie więcej do przypominania. Dzisiaj jest sytuacja trochę inna. Dzisiaj, ale też trzeba szukać nagrań w takim razie. Nie tylko sam zapis nutowy do tego ma służyć, bo on w zapisie nutowym dokumentujemy tekst, melodię oczywiście, ale tego stylu wykonania tam trudno zapisać. Próbuje się, to prawda, próbuje się coś tam pokazać, ale tego się nie da później tak odtworzyć, barwy głosu na przykład, barwy melodii, tego się nie da odtworzyć. Więc to trzeba po prostu szukać jakichś nagrań, jakichś wzorów i dlatego wspominam o tych zasłużonych, bardzo ważnych dla kultury i regionalnej, i ogólnopolskiej tu śpiewaczek, ale nie tylko, bo to byli mężczyźni. Pan Kulik na przykład śpiewał pieśni pogrzebowe, fajnie śpiewał, dobrze śpiewał. Właśnie w tym sensie, że ten styl wykonania tutaj pokazywał. Ten styl wykonania też jest związany trochę z gatunkiem. Z pieśni typu Dziadowskiego. Tutaj była o tym objawieniu Matki Bożej, ale trochę inaczej się śpiewa. Pieśni
pieśni pogrzebowe też się trochę inaczej śpiewa. Prawda? No, kołysanka. No, z kołysanką jest o tyle problem, o tym mówię, bo ona tutaj wystąpiła dzisiaj, ten przykład chyba ze 3 razy, że zespołowi raczej trudno się nauczyć kołysankę śpiewać, bo tam jest dużo różnych takich zdobień, które no, zespołowi trudno wyćwiczyć. Zespół jest 8-9 osób i każdy musiałby, no nie wiem, nauczyć się to jak w szkole. Nie, tego się nie dało. Bo ten śpiew i ta muzyka ludowa ma bardziej charakter właśnie taki niechóralny. Tam nie ma takiego, nie ma potrzeby szkolenia takiego od jakiegoś tam przerwy, prawda, jakiejś innej równej. To jest co innego, to jest co innego. Bardziej taki impresyjny jest to sposób wykonania. I kołysanka śpiewana przez jedną osobę właśnie lepiej da się ją zaśpiewać. Natomiast te ładne były te kołysanki. Z tego, że mówię tutaj o stylu śpiewania, że ona jednak, że jest trudno, trudniej jest zespołowi wykonać właśnie w tym manierycznym stylu śpiewania kołysanki. A kołysanka to powinna być nie na 3/4, tylko ta ra. Musi mieć też aspekt praktyczny, ten pragmatyczny aspekt. Czyli przy tym śpiewaniu dziecko musi, powinno usnąć po prostu. Bo to jest kołysanka, temu służyła. Więc kołysanka nie służyła wyłącznie temu, żeby na scenie ją śpiewać, tylko w sytuacji tej kołysania za kołysania dziecka. Ja oczywiście kołysanek nie pamiętam, jakby mnie matka śpiewała, ale się przekonałem i nauczyłem, jak wiele lat byłem w Baranowie na takim festiwalu i bywam dziecko w folklorze i tam kiedyś był, teraz tego nie ma, ale był konkurs na kołysankę. I wtedy mi kobiety nauczyły, jak się śpiewa kołysanki, bo one tak śpiewały, trochę inscenizują tą sytuację całą. I ta inscenizacja no, zaczynała się nie od samego śpiewu, tylko jakiegoś zagajenia, a czemu płacę, czy tamto, dopiero później szło się. I na koniec już jak i się tak długo śpiewało, aż dziecko uśnie, prawda? Więc no, to jest ta sytuacja. I ten sposób wykonania właśnie powinien być wtedy taki. No jest jak jest. Myślę, że i tak bardzo dobrze to wszystko wypadło. Gratuluję za tym. Trochę się boję organizatorów, żeśmy za dużo wytypowali osób na przegląd wojewódzki, bo płaczą, że jest i tak nie ma pieniędzy i w ogóle, że trzeba i festiwal w Kazimierzu, trzeba jakoś mniej osób zapraszać do Kazimierza i tak dalej. No ale zobaczymy zaraz, ile tam wyszło z tego. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję. I do spotkania w następnym razem. No myślę, że jeżeli jeden zespół nie jedzie dzisiaj, no to może za rok pojechać, bo potencjał w każdym na przykład zespole jest bardzo duży. Tylko jednak czasem trzeba troszeczkę jeszcze popracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję profesorowi za cenne uwagi, za cenne wskazówki. Proszę Państwa, jeszcze pozwólcie, bo tutaj dzisiaj różni goście nas odwiedzają i dzisiaj tak właśnie widzę, że jest wójt gminy Bełżec, więc witamy Mateusza Jarosza. Tutaj przybył, to dziękuję swoje zespoły, swoich solistów. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, dosłownie jeszcze kilka zdań powie nam doktor habilitowany Tomasz Rokosz. To znaczy profesor już chyba powiedział prawie wszystko. Rzeczywiście to, co usłyszeliśmy, było bardzo różnorodne i cieszymy się z tego. Pojawiły się bardzo różne gatunki, pojawiała się nawet muzyka instrumentalna. I chcieliśmy typować po prostu też do Lublina na razie, później może do Kazimierza, w każdej kategorii. No oczywiście nie było kategorii kapela tej muzyki. Z takiego zbiorowego muzykowania już chyba tutaj nie ma, ale pewnie werdykt będzie odzwierciedlał właśnie te różne kategorie, w których można do Kazimierza startować i tutaj też zachęcamy Państwa do czytania tego, co w Kazimierzu trzeba zrobić, co na tym festiwalu trzeba pokazać, bo to jest najważniejsze. Także dziękuję. Ja tylko dopowiem, że
po wręczeniu podziękowań, najpierw będą podziękowania, potem będą nominacje, chciałabym bardzo Państwa serdecznie poprosić o pozostanie i porozmawianie z komisją. I zarówno tych, którzy dostali się, otrzymali tą nominację, ale również tym, którym się też nie udało, bo naprawdę będą cenne wskazówki na poprawę za rok, a dużo niektórym nie brakowało. Przystąpmy do podziękowań. Zapraszam kierownika zespołu śpiewaczego Parzanki z Par. Zapraszam kierownika ludowego zespołu śpiewaczego Szarowolanki z Szarowoli. Podziękowanie dla zespołu śpiewaczego Dolinianki z Bełżca. Podziękowanie dla pani Katarzyna Warmińska-Mazurek. Podziękowanie dla pana Adama Stępora. Podziękowanie dla pani Aleksandry Wołoszyn-Banaś. Podziękowanie dla pana Kazimierza Gruszka. Podziękowanie także dla pani Haliny Kierepka. I ostatnie mamy podziękowanie w kategorii właśnie mistrzyni Aleksandra Wołoszyn-Banaś oraz uczennicy Aleksandra Wagner i Milena Kliszcz. Zapraszamy dziewczyny. Proszę Państwa, szybciutko odczytam protokół. Susiec, 13 kwietnia 2024. Protokół eliminacji Wojewódzkiego Przeglądu Kapel Śpiewaków Ludowych 2024 do 58. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, powiat Prubieszowski, Tomaszowski, Zamojski. I tak, w składzie profesor Jan Adamowski, doktor habilitowany Tomasz Rokosz, Piotrek Czyryk. Po wysłuchaniu i obejrzeniu 9 podmiotów wykonawczych, w tym 3 zespołów śpiewaczych, 1 instrumentalistów solistów, 4 śpiewaków bez towarzyszenia instrumentalnego oraz 1 mistrzów wraz z uczniami, postanowiło zakwalifikować do udziału w eliminacjach wojewódzkich następujących wykonawców. W kategorii zespołów śpiewaczych nominację otrzymuje zespół śpiewaczy Parzanki z Par, powiat Tomaszowski. W kategorii instrumentalistów, solistów nominację otrzymuje pan Kazimierz Gruszka, Tomaszów Lubelski, powiat Tomaszowski. I proszę Państwa, w kategorii śpiewaków
bez stowarzyszenia instrumentalnego, tutaj komisja przyznała nominację trzem osobom. Pani Halina Kierepka, Sitaniec Kolonia Powiat Zamojski. Pani Katarzyna Warmińska-Mazurek, Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski. I trzecia solistka, Aleksandra Wołoszyn-Banaś, Bełżec, powiat tomaszowski. I proszę Państwa, mamy jeszcze jedną nominację w kategorii mistrz i uczeń. I tutaj nominację otrzymują Aleksandra Wołoszyn-Banaś, mistrz, wraz z uczennicami Aleksandra Wagner i Milena Kliszcz. Brawo, Bełżec, powiat tomaszowski. Proszę Państwa, na tym protokół zakończyliśmy. Wszystkim Państwu gratulujemy. Bardzo dziękuję za to, że przyjechaliście do nas, do naszej pięknej gminy, że jesteście z nami. Za chwileczkę zrobimy sobie grupowe zdjęcie, ale nie ukrywam, że ja na scenę zapraszam wszystkich Państwa, którzy tutaj śpiewali w tych pięknych strojach, strojach z Waszych regionów, więc robimy sobie pamiątkowe zdjęcia. Z tego miejsca chciałabym podziękować moim dziewczynom za pomoc w organizacji tych eliminacji. Dziękuję również Pawłowi, który dzisiaj nam pomaga w nagłośnieniu. Jeszcze raz naprawdę proszę Państwa, proszę o pozostanie, proszę o rozmowę z jury. Na pewno zaowocują. Dziękuję jeszcze raz Państwu. To grupowe zdjęcie, a tu jeszcze, przepraszam. Dzień dobry jeszcze raz, szanowni Państwo. Ja chciałbym króciutko tylko bardzo serdecznie Wam gratuluję wszystkim i dziękuję, że jesteście, że my mogliśmy do Was dzisiaj przyjechać, nie tak jak rok temu. I bardzo dziękuję też organizatorowi. Na ręce Pani Dyrektor, oczywiście wszystkim pracownikom dziękuję. I na ręce Pani Dyrektor mamy takie podziękowanie. Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu za Państwa pomoc i współorganizację eliminacji powiatowych. Państwu jeszcze raz gratuluję i zapraszamy wszystkich do zdjęcia. 19 maja odbędzie się eliminacja w Radusie, eliminacja wojewódzkiej.